A teraz już niezwykle mi miło powitać w naszym gronie. Panie profesorze, zapraszam tutaj, bo z tej perspektywy pięknie widać wspaniałe osoby siedzące na tej sali. Witam w naszym gronie profesora Stanisława Fleiterskiego, ekonomistę, profesora zwyczajnego, autora wielu książek i artykułów z dziedziny bankowości i finansów porównawczych. Redaktora naczelnego czasopisma Europa Region, prezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki. Ale proszę, proszę Państwa, więcej wiemy o Panu profesorze. Otóż wiemy, że jest właściwie wychowankiem uniwersytetu. Właściwie. Powiem dlaczego. Ukończył Pan profesor liceum ogólnokształcące w Darłowie. Ale potem już swoje losy związał ze Szczecinem, ponieważ z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, która, jak wiecie Państwo, stała się tą podstawą do utworzenia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. No, w związku z tym jest Pan tu twórcą naszego, również naszej Alma mater. W roku 74 obronił pan profesor rozprawę doktorską na tym Wydziale Politechniki Szczecińskiej, a już w roku 98 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, za tą rozprawę habilitacyjną otrzymał Pan Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie. W roku 2007 uzyskał tytuł profesora. A myślę, że rok później profesora zwyczajnego stanowiska. Monografia profesorska, podstawy metodologii finansów została nagrodzona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ale pan profesor nie tylko w Szczecinie, ale również i za granicą bywa. Odbył staże naukowe w Zürichu, Amsterdamie, Berlinie, praktykę bankową Banka Nazionale del Lavoro w Rzymie, pobyt studialny w instytutach finansowych w Nowym Jorku. Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, wykładach gościnnych w Niemczech i Meksyku. I tego zazdrościmy. Był sekretarzem komisji organizacyjnej tworzenia właśnie w 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Był również dyrektorem Ośrodka Badań Krajów Południa. W latach 1999-2005 roku pełnił funkcję prodziekana do spraw nauki na Wydziale Zarządzania Ekonomiki i Usług Uniwersytetu Szczecińskiego i jednocześnie był kierownikiem Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych. Należy Pan oczywiście do grona Komitetu Nauk o Finansów Polskiej Akademii Nauk, Pol y Towarzystwa Naukowego Polskiego Stowarzyszenia Finansów Bankowości przez... Nadal jest Pan prezesem Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki? Tak, nadal. Autor i redaktor, proszę Państwa, 50 książek, 500 artykułów, referatów w kilku językach, esejów, felietonów, ekspertyz, raportów i recenzji. Specjalizuje się Pan, Profesor, w właśnie jak się Państwo już zorientowaliście, w bankowości, rynkach finansowych, finansach międzynarodowych, finansach porównawczych. I metodologii finansów. Do tej pory wypromował pan profesor 20 doktorantów z nauk ekonomicznych, w tym troje obywateli Niemiec. Odznaczony wieloma odznaczeniami już nie będę wymieniać, bo to by zajęło mi bardzo dużo czasu. Ale tym ważnym również to to, że pan profesor pełni czy otrzymał mecenas kultury Szczecina i wiele odznaczeń innych związanych właśnie z tą działalnością a dla nas, na nauczycieli akademickich, zawsze ważny medal Komisji Edukacji Narodowej, który pokazuje ten nasz wkład w rozwój młodej kadry. No i te najważniejsze publikacje, proszę Państwa, podstawy metodologii finansów i komparatystyki, metodologia finansów, bankowa. Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie. Tu jest pan profesor z redaktorem, współautorem. Ekonomia jako najtrudniejsza, najciekawsza i najważniejsza. No My humaniści byśmy dyskutowali. Co z tą pracą pomoże Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej? Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju finansowego. Komparystyka finansów. Wiele interesujących, nie wymienię wszystkich 50 książek, bo szkoda czasu, skoro autor stoi tuż obok mnie i na, sam najlepiej powie o swoich poszukiwaniach badawczych. A zatem proszę Państwa, z największą przyjemnością ustępuję miejsca przy mikrofonie znakomitemu badaczowi finansów, panu profesorowi Flejterskiemu. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, panie profesorze. Proszę. Gdybym wiedział, że tak się to zaczyna, to nie wiem, czy bym się odważył dzisiaj przyjść, bo czerwieniłem się. Nie wiem, czy pani profesor zauważyła, ja się czerwieniłem naprawdę za aż taki wstęp. Panie Jestem bardzo skromnym człowiekiem. Panie profesorze, mamy tu taką zasadę. Proszę ją przyjąć. Mów zawsze o sobie dobrze, bo w tym drugim inni Cię wyręczą. Coś na ten temat wiem. Dzień dobry Państwu, Panie i Panowie. Jestem naprawdę pod wrażeniem tej sali. Miałem tutaj kilkanaście razy wykłady. Takiego gremium nie miałem nigdy. Miałem kiedyś wykład przed wielu laty w sali Bogosława na konkurencyjnym, w pewnym sensie Uniwersytecie III wieku i pamiętam też bardzo dużą liczbę tak cudownych, inteligentnych twarzy, spragnionych wiedzy i spragnionych spotkania w tę sobotę. Szanowni Państwo, mój program minimum to jest taki żeby nikt nie zasnął, to po pierwsze. Po drugie, jednak gdybym poszedł dalej, to chciałbym mówić o finansach, twierdząc prowokacyjnie, przewrotnie, że one są najważniejsze, najciekawsze, najtrudniejsze, ale na wszelki wypadek znak zapytania tam umieściłem. Gdy chodzi o tę agendę, na serio mówiąc, to chciałbym w tym programie, no byłoby dobrze, każdy o tym marzy, żeby zacząć jak u Hitchcocka, a potem napięcie, żeby stopniowo rosło i żeby te cztery kwadranse, żebyśmy ich nie zmarnowali. I to jest moja powinność. Jeśli przyjąłem to wyróżnienie, ten zaszczyt, bardzo pani profesor Barbara Kromolickiej dziękuję. Pięknie dziękuję. Naprawdę czuję się wyróżniony, zaszczycony. I chcąc spełnić to moje wyzwanie, chciałbym powiedzieć, że zachowam się tak jak Uli Ayakoki, sławnego menedżera amerykańskiego tego od Chrysler'a od Forda, który mówił cóż to jest dydaktyka. Ja to mówię w obecności pani profesor, która zna się na tym znakomicie lepiej. Dydaktyka na uniwersytecie to jest proste. Zacznij Powiedz o czym będziesz mówił, potem to powiedz, a na końcu powiedz o czym właściwie tyle mówiłeś. I to tyle. Więc ja bym chciał tą metodą Li a Jakoki się posłużyć, ale oczywiście zakładam, że będzie szansa, będzie chwila na komentarze ze strony państwa i pytania, tradycyjnie jak to na uniwersytecie zawsze bywa. Także ja wyobrażam sobie, że ja bardzo dynamicznie postaram się, chociaż przygotowałem zbyt wiele obrazków, bo ze 300 obrazków przygotowałem, wszystkich nie pokażę, ale niektóre być może uda mi się pokazać. Proszę Państwa, taka tabliczka podobno od lipca 217 wywieszona jest na drzwiach do skromnego gabinetu papieża Franciszka Vietato Lamentarsi. Ja lubię Włochy, bywałem tam na wykładach i chętnie czytam na temat obecnego papieża Vietato Lamentarsi, to znaczy narzekanie zabronione. Ja się trzymam całe życie tej doktryny wietato lamentarsi, nie wolno narzekać. i Staram się nie narzekać. Jeśli chodzi o mnie, to pani profesor powiedziała sporo, ja o sobie nie, nie chciałbym mówić, natomiast ważnym faktem jest to, że ja przez lata dziewięćdziesiąte, dziewięć lat miałem szansę być menedżerem w bankach komercyjnych w Szczecinie. Dyrektorskie stanowiska, PKO SA, potem BIG SA, potem Bank Austria, Creditanstalt pierwszy zagraniczny bank. Byłem też 14 lat przewodniczącym rad nadzorczych i także właśnie jestem od 11 lat członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Rzeczywiście napisałem sporo książek, pani profesor o tym wspomniała. No, tylko tyle ich umieściłem, nie bardzo chyba dałbym radę wszystkie umieścić. To są niektóre okładki tych książek. To są książki z finansów, głównie z bankowości, z rynku pracy, z metodologii, z ekonomiki usług. Ja wykładam na sąsiednim Wydziale, Wydziale Zarządzania Ekonomiki Usług. Ostatnio, parę miesięcy temu, wydałem książkę Alfabet SF. To jest swego rodzaju autobiografia. Niektórzy mówią, ale to jest raczej książka taka wyjątkowa dla mnie, jedna, jedyna w życiu, Alfabet SF. Na pograniczu sakrum i profanum. Tam mamy w tej książce hasła, jak to w alfabecie. Ja tam piszę i o architekturze, i autorytetach, i bankowości. O kobietach piszę, o ekonomii, finansach, o inteligencji. Piszę także o malarstwie, o muzyce, o Meksyku, tu wspominanym, o uniwersytecie. Są to hasła, jest mnóstwo zdjęć kolorowych, trochę czarno-białych z tamtych czasów, i także, także są felietony. Także ta książka dzisiaj wyjątkowo jest sprzedawana po 20 zł tylko, a tak w ogóle kosztuje 44 zł po wydawnictwie Zapol Szczecińskim. Ona jest do kupienia w czasie przerwy, gdyby państwo. To jest oczywiście poza mną, ja się tym osobiście nie zajmuję. Szanowni Państwo, ja mówiąc o tej książce z pokorą wspominam, że jeśli zdarzy mi się, a to już właściwie zasłużyłem, prawdopodobnie gdyby Pani Profesor mnie przyjęła, to ja bym chętnie na tę stronę się przesiadł. Gdyby Pani przyjęła moją, wiem, nie jest to takie proste, ale to jest kwestia czasu najbliższego. Szanowni Państwo, tutaj parę fotografii, bo trochę nawiążę w tym moim krótkim wykładzie do tych osób. Tutaj miałem szczęście 4 lata temu w marcu w marcu 2014 prowadzić razem z panem prezesem wtedy banku, panem Mateuszem Morawieckim, prowadziliśmy wielki panel na kilkuset osób w szeratonie warszawskim, forum Związku Banków Polskich. Prowadziliśmy, potem biliśmy kawę. Jeszcze wtedy pan Morawiecki nie wiedział, że za parę kwartałów zostanie, ja też nie wiedziałem, nikt chyba nie wiedział, że zostanie premierem polskiego rządu. Zrobił na mnie świetne wrażenie i do tej pory bardzo, bardzo mu kibicuję. Bardzo chciałbym, żeby panu Morawieckiemu się udała ta przygoda, ten epizod, ilekolwiek on potrwa, ilekolwiek miesięcy, lat, bo życzę dobrze Polsce. Mam troje dzieci, troje wnuków, więc mam się o kogo martwić. Bardzo bym chciał, żeby temu rządowi, niezależnie od różnych opinii na jego temat, żeby temu rządowi gospodarka, finanse się udały. Tutaj jedna z promocji tych książek, miałem ich kilka w tamtym roku, z panią profesor Anetą Zelek. Promowaliśmy właśnie tę książkę. Tu kilka fotografii z moimi dobrymi znajomymi, z profesorem Grzegorzem Kołocko, z którym przyjaźnimy się od 40 lat. Często tu bywa na moje zaproszenie, był też w tej sali na wykładach. 10 razy u mnie gościł, tutaj na Uniwersytecie. Tutaj z profesorem Markiem Belką, był też naszym gościem. Tutaj z profesorem Balcerowiczem, żeby było ekumenicznie. Tutaj, no właśnie, tutaj proszę Państwa przed naszą rzeźbą wydziałową. Tu w środku jest pani profesor Magdalena Zioło, która teraz gości w New Delhi na konferencji w Indiach, ale miała być dzisiaj razem ze mną na tym wykładzie. Tak się poukładało. Oczywiście zaocznie kibicuję pani Magdalenie, mojej najbliższej współpracowniczce. Obok jest pan profesor, Markus Herbert z Berlina, wybitny finansista i prawnik. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj z daleka prawdopodobnie tego nie widać, ale mam szczęście przypadkiem stać koło pani minister profesor e, Teresy Czerwińskiej, minister finansów. Pani minister wczoraj przez wczoraj zbudowała taką nową koncepcję, która mnie już niestety nie dotyczyć będzie. No. Tak jest. Pracownicze plany emerytalne, pracownicze programy kapitałowe. Bardzo kibicuję pani Teresie Czerwińskiej. Znamy się. Ona jest sekretarzem naszego Komitetu na ugofinansach. Bardzo mądra, profesjonalna osoba. To jest to dobre rozdanie w tym, w tym rządzie. Mam nadzieję, że jej się powiedzie. Chodzi o długoterminowe oszczędzanie. Tutaj Meksyk wspominany Selaja, Mexico City, Acapulco. Rozmaite przygody. Moi studenci, miałem ich tysiąc w Meksyku. To jedno z fotografii, ale to nie, nie chciałbym zanudzać na początku. Do meritum, proszę Państwa. <laughs> Jedni mówią, że nie ma alternatywy, że jesteśmy skazani na jeden wybór w gospodarce, w finansach, w bankowości. Ja polemizuję z tym poglądem od dawna. Uważam, że mamy rozmaite warianty zapasowe. Jest zawsze plan A, ale plan B, może plan C. Czy ja się opowiadam za? Raczej tatą, a nie zatiną, cokolwiek by to znaczyło. Czyli są tysiące, może nie tysiące, ale kilka alternatywnych wariantów zapasowych zawsze jest. Na przykład kapitalizmy. Są różne kapitalizmy. Neoliberalny, społecznie odpowiedzialny, zrównoważony, z ludzką twarzą itd. itd. Sami Państwo wiecie, że na Facebooku można mnóstwo rzeczy znaleźć, takich właśnie ozdobników. Tu są różne piramidy, ale to zostawię. Piramida w kapitalizmie były są i będą nierówności. My badacze, dydaktycy tym się martwimy, zastanawiamy, próbujemy to oceniać. Inna piramida, taka trochę feudalna, korporacyjna też tak było jest i będzie. Wydaje się, że te piramidy istniały kiedyś, istnieją dzisiaj i będą istnieć do końca świata i jeszcze dłużej. Proszę Państwa, niektórzy mówią, że w finansach wszystko co ważne już zostało powiedziane. W niektórych książkach amerykańskich długo można było taką opinię przeczytać. Ale przyszedł wielki kryzys lat 27, głównie 28, 2009. 10 lat temu mniej więcej. I od tej pory dzisiaj możemy powiedzieć, nie wszystko zostało w ekonomii i finansach powiedziane. Jest sporo do powiedzenia jeszcze. Proszę Państwa, Myśleć globalnie, działać lokalnie, myśleć lokalnie, działać globalnie. Ja jestem Szczecinianinem. Pani profesor to akcentowała. Przyjechałem tu na studia w roku 66 i od właśnie 52 lat jestem Szczecinianinem, patriotą lokalnym. I staram się rzeczywiście myśleć globalnie, działać lokalnie, w Szczecinie także. I myśleć lokalnie, po szczecińsku i działać globalnie. Ta doktryna, ta myśl przewodnia jest mi bardzo bliska. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Nie wiadomo, kto to pierwszy powiedział. Żydzi. Czy może Arabowie, czy Chińczycy? Kto to powiedział pierwszy? Jedno jest pewne. Tu i teraz, w lutym 2018, można powiedzieć, świat się chwieje. Jestem optymistą z urodzenia i z doświadczeń, ale można powiedzieć, kiedyś świat się śmiał, dzisiaj świat się chwieje. Niektórzy mówią, kiedy będzie lepiej? Mówią, lepiej już było za naszych czasów, w latach 90. choćby. Zawirowania, chaos, chaos, Królestwo chaosu, niektórzy mówią, czas chaosu. W finansach też tak niektórzy mówią. Proszę Państwa, no tę formę pominę, ale mówimy, często powołujemy się w naszych tekstach, świat jest zmienny, niepewny, złożony, niejednoznaczny. Mamy z tym kłopoty. Taki rysunek, który robi wrażenie na ekonomistach, na finansistach, tu macie Państwo po prawej stronie te lata ostatnie. Jak bardzo zmienia się zużycie wszystkiego, jak świat poszybował, jak zmienia się zużycie węgla, ropy, rud żelaza, wody, także oczywiście CO2, emisja CO2, tempo wymierania gatunków, liczba stref besklenowych itd. Czyli to jest, ten świat szybuje w takim nieznanym kierunku. Martwimy się tym, i to nie tylko ekoterroryści, ci, którzy martwią środowisko, ale tacy bardzo rzeczowi, trzeźwi badacze mówią, ku czemu ten świat zmierza. Że nauki ekonomiczne są ważne, no to jest pewna prowokacja. Pani profesor na pewno by powiedziała, pani doktor, że najważniejsze są nauki pedagogiczne. Ja się z tym też zgadzam i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nauka jest ważna. Państwa obecność tu dzisiaj dowodzi tego, że też tak sądzicie. Jedno jest pewne, że nauki ekonomiczne są najbardziej ścisłe wśród nieścisłych najbardziej nieścisłe wśród ścisłych. Nauka finansów jest lubiana przez niektórych, przez niektórych uważana za nudną. Ja Państwu chcę potwierdzić moim doświadczeniem wieloletnim, a finansami tak naprawdę zająłem się w roku 91, gdy zostałem dyrektorem w PKSA, to wtedy na serio zacząłem interesować się finansami. Uważam, że to jest bardzo ciekawa nauka, uprawiana na całym świecie, bardzo szanowana, nagradzana nagrodą imienia Nobla, przecież bardzo wielu finansistów, amerykańskich głównie. Zostało tą nagrodą nagrodzonych. Proszę Państwa, pierwszym finansistą był Mikołaj Kopernik. Nie dość, że był astronomem, matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ale był ekonomistą. Publikował prace na temat monety i sformułował słynne prawo, pieniądz lepszy jest wypierany przez pieniądz gorszy. Tak to jest i do dzisiaj widać mnóstwo przykładów mamy, że to, co lepsze, bywa czasem wypierane przez to, co gorsze. Nie będę podawał przykładów z bieżącej polityki. Czy to amerykańskiej, czy niemieckiej, czy rosyjskiej, czy polskiej. Inne nazwiska, które warto tutaj przez chwilę przywołać, medyceusze, sławny ród Medici. Miałem szczęście wykładać we Florencji. Półtora roku temu byłem świadkiem. Galeria Uffici, ufundowana przez medyceuszy. Wielki ród, który parę wieków panował we Włoszech wtedy, medyceusze. Mamy tutaj sławny ród Rothschildów, niemieckich genialnych Żydów. Majer Amschel Rothschild i jego ród. Cała kolejna generacja, jedna, druga, kolejna, oni panowali nad finansami w Europie. Mamy tutaj Johna Rockefellera, wielkie nazwisko amerykańskie. Też ileś pokoleń bogatych, bardzo finansistów. Mamy też polskiego Żyda, albo lepiej powiedzieć, Polaka, żydowskiego pochodzenia, koniec XIX wieku. Leopold Kronenberg, wielki finansista, miał wielki wpływ na inwestycje w Królestwie pod zaborem Rosyjskim, kolej i tak dalej. Wielki bankowiec, wielki bankier. Zresztą on był założycielem Banku Handlowego w Warszawie. Dzisiaj to się nazywa M Bank. Proszę Państwa, ekonomista, który byłby tylko ekonomistą, byłby nudziarzem, byłby niebezpieczny. Mówił to dawno temu wielki ekonomista austriacki, neoliberał, jakbyśmy powiedzieli, Friedrich August von Hayek. Ekonomista, który byłby tylko ekonomistą. Ja zakładam, że nie wolno być tylko ekonomistą. Po co ludzie studiują finanse? Po co państwo dzisiaj te parę kwadransów poświęcają wysłuchaniu mojego na razie monologu? Z czasem mam nadzieję, że będzie to dialog. Chcemy zarządzać własnymi zasobami, jakiekolwiek mamy. Chcemy uczestniczyć w świecie biznesu. Znaleźć pracę, to nas być może już tak mocno nie dotyczy. Być dobrze poinformowanym, to na pewno. I rozwijać własny umysł, to na pewno. Finanse, nauka zdrowego rozsądku. Jest taka książka piękna, Finanse to nauka zdrowego rozsądku. Jeśli umiesz myśleć rozsądnie, to znaczy dasz sobie radę. I chcemy się nauczyć słuchać, czytać, pisać, mówić. I zwłaszcza po piąte, zwłaszcza po piąte. Myśleć samodzielnie o finansach. Dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Kłótko, jak tu bywał, on ma taką frazę... Jeśli rozumiesz, co czego zależy, to znaczy to rozumiesz. Musisz zrozumieć, co czego zależy, dlaczego tak jest. My, właśnie w finansach, w ogóle w naukach ekonomicznych, opisujemy sprawy, że każda nauka podobnie czyni. Mierzymy, próbujemy mierzyć to nie jest takie łatwe. Wartościujemy, mówimy, to jest lepsze od tamtego, Porównujemy, porównujemy się z Niemcami. Ostatnio, y, od paru dni, po raz kolejny są teksty, ile my jesteśmy za Niemcami, ilu nam, ile nam brakuje. Jest hipoteza pierwsza: 33 lata za Niemcami, jeśli chodzi o poziom rozwoju, również finansowego. Ale ostatnio ktoś policzył, dzisiaj to przeczytałem na Facebooku, że tylko 20 nam brakuje do Niemiec. To jesteśmy tutaj o tylko 20 lat. Czyli gdybyśmy tam oni też się szybko rozwijają obecnie, no to byśmy, byśmy dogonili kiedyś. My się porównujemy. Często porównujemy się do Ameryki, do Niemiec, do Turcji, do Węgier ostatnio, to jest takie modne, do, do jakichś innych krajów. Dobrze jest się porównywać. Objaśniamy, próbujemy przewidywać. Ja jeszcze o tym wspomnę i próbujemy formułować sposoby, co zrobić, żebyśmy byli krajem bogatszym niż jesteśmy. Żebyśmy się bogacili byle uczciwie. Tutaj na Facebooku znalazłem dla przykładu, nasza, nasz kłopot polega na tym, że patrzcie Państwo, nie wiem czy to widać z daleka, ale, jak my oceniamy nasz dom, w którym mieszkamy, jak nabywca go ocenia, jak bank to ocenia i jak urząd skarbowy. Wyobrażasz sobie, że my w pałacu mieszkamy, prawda? Także widzicie Państwo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, niestety. Także tu jest pytanie, gdzie my jesteśmy. W nauce nie jest tak łatwo. My wielu rzeczy się uczymy metodą próby błędów. To nie jest tak, że to jest matematyka czy fizyka. Pewne rzeczy. Zależą od naszego, naszego punktu widzenia. Jak to ktoś ładnie powiedział, sam bym tego tak nie potrafił. Świat jest jeden, ale patrzymy nań przez różne okna. To jest mądra fraza. Częsta ekonomia nie jest nudna, jest porywająca. Ekonomista może uratować więcej ludzi niż lekarz. Jeśli umiejętnie zarządza się krajem, można wiele zdwojować. To mówił. Igor Ostrowski, absolwent Międzynarodowej Matury w Warszawy. Bardzo ładna, ładne zdanie. Ja to kiedyś znalazłem jakiś czas temu. Ekonomista może uratować więcej ludzi niż lekarz z całym wielkim szacunkiem do lekarzy, z którymi się przecież komunikujemy. Proszę Państwa, czy finanse są łatwe, czy trudne? W moim prowokacyjnym tytule to było powiedziane. Żartując, można powiedzieć tak. Rozmawiam z kolegą, miałem dzisiaj wykład z finansów, tak jak ja dzisiaj. No i co, no i co. Powoli już zacząłem to rozumieć, ale moi studenci jeszcze nie. Ja mam nadzieję, że z Państwem nie będzie tak, że Państwo już za chwilę powiedzą trochę zrozumiałem z tego, co Flejterski opowiadał. I jeszcze jest jeden. Y, podobna, stara anegdota z brodą, z brodą, taka trochę w stylu Strasburgera, taki y, y, suchar. Dwaj profesorowie stoją przed tablicą, y, skomplikowany wykres. Nie rozumiem tego wykresu. Spokojnie, mogę Ci tu wytłumaczyć. Wytłumaczyć studentom, to ja też potrafię. Znaczy, ale czy ja to rozumiem? Proszę Państwa, są rzeczy, o których się filozofom nie śniło i są rzeczy, z żalem to przyznaję i pokorą, że są rzeczy, gdzie finansiści pewne rzeczy nie rozumią, nie rozumieją, nie potrafią tego skomentować. Amerykańscy wybitni ekonomiści, nobliści mają kłopot. Jak to zinterpretować? Jak to jest? Proszę Państwa, główne pytanie w ekonomii, w finansach: dlaczego jedni są bogaci, inni biedni? Od Adama Smysa, od początku, od 1776 roku, wszyscy o to pytają. W kolejnych podręcznikach, książkach, artykułach, stale to samo. Dlaczego jedni, jedne narody, jedne regiony, jedne społeczności lokalne, jedne miasta będzie tu mowa dzisiaj w południe o mieście naszym przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe jedne są bogate, a inne biedne. Dlaczego tak jest? To jest fundamentalne pytanie w finansach my próbujemy na te pytania odpowiadać. Niektórzy mówią przecież to proste. Premier Morawiecki, pani minister Czerwińska, skarbnik województwa, skarbnik miasta Szczecina, menedżer finansowy przedsiębiorstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Filharmonii, Opery, Teatru i gospodyni domowej albo gospodarz domowy, ktokolwiek się to na, jak to nazwie, odpowiada na dwa banalne pytania, dwa banalne pytania. Skąd wziąć pieniądze? I na co je przeznaczyć. Właściwie, gdyby tak skondensować tę całą wiedzę finansową, to można powiedzieć odpowiedz na te dwa pytania. Skąd wziąć pieniądze i na co je przeznaczyć? Jeśli wiesz o tym, to znaczy rozumiesz finanse. No łatwo powiedzieć. Łatwo powiedzieć. Proszę, Państwa, my używamy różnych kategorii w tej nauce pieniądz. Oczywiście fundamentalną kategorią jest pieniądz. Ja się zajmuję pieniądzem od wielu, wielu lat, będąc w bankach. Oczywiście odpowiadałem za, współodpowiadałem za to i tak to właśnie było. Kapitał, pomnażanie kapitału, źródła kapitału, decyzje finansowe, bogactwo, ubóstwo, nierówność, finansjalizacja, kredyt, pożyczka, oszczędzanie, budżet, inwestycje, kryzys, polityka itd., a także konflikty finansowe. Tego pojęcia w nauce używamy konflikt interesów finansowych. No, tutaj może zbyt zagmatwanie to pokazałem na tym slajdzie, ale pokazuje to, musiałbym mieć półgodzinny komentarz do tego rysunku, tego, tej tablicy, tabeli. Konflikty nam towarzyszą o pieniądz. Kłócimy się o władzę i kłócimy się o, pieniądz. o pieniądze. Konflikty wewnątrz i konflikty między za granicą, wewnątrz w kraju także różne spory. No, każdego dnia nie ma dnia, żeby nie wybuchały jakieś konflikty o pieniądze, kto będzie miał więcej i dlaczego on, dlaczego on otrzymał tę nagrodę, a nie ja i dlaczego i dlaczego, dlaczego. Proszę Państwa, tutaj mamy taki bardzo ciekawy rysunek. Wszystkie te części składowe finansów od siebie zależą. W finansach wszystko jest ze sobą powiązane. I to jest właśnie sedno sprawy. Szczerze mówiąc, ten rysunek można by potraktować jako jedyny podczas naszego wykładu i na ten temat opowiadać. Co od czego zależy? Proszę Państwa, finanse globalne i międzynarodowe, finanse bankowe, publiczne, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych wszystko to od siebie zależy. Nie można tego wyrwać z kontekstu. Tak mówiąc, akademicką, jesteśmy na uniwersytecie, trzeba to bardzo zaakcentować. Niektórym się wydaje, że mamy jeden moduł, tylko wyrwiemy to z kontekstu. Nie, my zależymy od bardzo wielu okoliczności, od tego, co w Ameryce, od tego, co w Niemczech, zwłaszcza od tego, co w Niemczech, co w Unii Europejskiej, i tak dalej, i tak dalej, od otoczenia zagranicznego i tak dalej. Proszę Państwa, nasza nauka finansów, myślę, że ta y, ilustracja tego hasła Hayeka, że aby być dobrym finansistą, nie wystarczy być tylko finansistą. Ja chciałbym być dobrym finansistą i dążę do tego. Nie, nie, na pewno mi się nie udało, ale próbuję. Ta, tu mamy wymienione, nie wiem czy to z daleka widać, ale ja tylko jednym tchem je wymienię: dyscypliny, które nas otaczają. Pani profesor, ja tutaj pedagogiki nie umieściłem, czy w ogóle tych dyscyplin około edukacyjnych, ale z całą pewnością. Bez edukacji, bez edukacji finansowej nie istnieją finanse. Wiem o tym, to tylko kwestia do, dołożenia jednego, jednego prostokąta. Filozofia. Tak, trzeba się interesować filozofią. Trzeba się interesować historią, socjologią, psychologią, neuronaukami. Jak mówię o neuronaukach, to aż bardzo chciałbym pół minuty poświęcić osobie osobowości. Człowieka, którego na pewno z nas wielu podziwiało na tej sali, w tym miejscu. Dzień mózgu, pamiętacie Państwo niektórzy? Profesora Jerzego Wytulaniego, świętej pamięci, niespełna rok temu, tragiczny wypadek. Wspominaliśmy tutaj z panią doktor y, y, osobę profesora. Miałem szczęście być z nim na obiedzie. Wypiliśmy po lampce, albo może nawet dwie czerwonego wina, którego był znawcą i miłośnikiem. I bardzo mi brakuje profesora, przyznaję, to był dla mnie szok. Świetna postać. Relacje między finansami a neuronaukami, bardzo widoczne, uprawiane. Sam napisałem taki tekst na temat neurobankowości. Mamy podobno w naszym mózgu 100 miliardów neuronów. No, podobno starzejąc się, mamy ich trochę mniej. Ale profesor o tym opowiadał jakże barwnie. Przyznacie Państwo, że tutaj podczas Dni Mózgu kolejnych konferencji no, robił show. Był, był świetny. Bardzo, bardzo nam go brakuje. Demografia, relacje między demografią a finansami. Dalej, historia wspominana. Z historii finansów można się też wiele nauczyć, bo wszystko już było, proszę Państwa. Nie było oczywiście komputerów, laptopów, smartfonów, czego tam jeszcze, ale w finansach uprawiano. Handel pieniędzmi zawsze był. Prawo, prawo, etyka, stosunki międzynarodowe, nauka o polityce, finanse a polityka. Tak, są relacje, związki między finansami a polityką, także. Nauki o zarządzaniu, także oczywiście ekonomia, także matematyka, ekonometria, statystyka, czyli uprawiając finanse, jeśli Państwo mieli, mają dzieci, wnuki, które studiowały albo studiują ekonomię, finanse, to przyznacie Państwo, że ten rysunek nie jest pełny, ale pokazuje barwę tej, tej dyscypliny finansowej. Tak właśnie jest. Proszę Państwa, dużo się dzieje w finansach. To jest nauka bardzo. Rozwinięta, ale też rozwijająca się, gdzie są deficyty, słabości, my je dostrzegamy. I wiele nowych nurtów się pojawiło: finanse sfery nieformalnej, tak zwane finanse mafijne, słabo zbadane. Dziennikarze bardziej się tym interesują niż naukowcy. Ekofinanse, finanse nieruchomości, mikrofinanse, inżynieria mamy tutaj finanse intertemporalne a propos emerytur. A propos kredytów hipotecznych, niekonwencjonalne, czyli islamskie, mamy finanse porównawcze itd. Tak Proszę Państwa, odnośnie do tych finansów, które interesują wielu z nas, finansów mafijnych, finansów nieformalnych, taka nowiutka książka się ukazała, Ekonomia Manipulacji i Oszustwa. Oszustwa towarzyszyły ludzkości od zawsze chyba. Odkąd pojawił się pieniądz, tam zaczęły się pojawiać oszustwa. Tutaj nobliści piszą Złowić frajera, taki frapujący tytuł, ekonomia manipulacji i oszustwa. Ja to mówię też dlatego, ponieważ no, co jakiś czas czytamy, nie ma tygodnia, żeby ktoś nie napisał, że kolejni silver, że tak powiem, osoby ze srebrnymi włosami zostały oszukane. Jesteśmy bywa obiektem oszustwa. No, co jakiś czas słyszymy, że ktoś się dał nabrać. Ja o tym też wspominam. Proszę Państwa, piramidy finansowe. Piramidy finansowe. Było ich sporo. Co jakiś czas słyszymy, że tysiące ludzi dają się nabrać na piramidy finansowe. Ja tu wymieniam, tak jednym tchem tylko, szanując czas, nie będę tego opisywał, ale sławne piramidy finansowe. To nie my w Polsce wymyśliliśmy Amber Gold, to znaczy Marcin P wymyślił y, ten, y, tę piramidę niesławną. Y, mamy tutaj wcześniejsze słynne schematy Ponziego, mamy Mavrodiego w Rosji, mamy piramidy albańskie. Ten mały kraj prawie tąpnął, prawie się przewrócił. Y, mamy słynnego Bernarda Medofa który już parę lat odsiedział ze swoich 150, na którego skazano, bo system amerykański jest taki właśnie. Mieliśmy w Polsce lecha Grobelnego, mieliśmy Skyline, mieliśmy Fin Royal no, o tym Amber Gold toczy się gra. Tutaj pytanie o te miliony tysiące Polaków oszukanych, no i parę dni temu twórcy Alfa Finex zostali właśnie aresztowani. To sprzed paru dni ta najnowsza. Na stronie Komitetu Komisji Nadzoru Finansowego są tak zwane sygnały wczesnego ostrzegania. Tam warto zajrzeć. Kto tam jest i z tymi organizacjami? Jako człowiek trzeźwy, racjonalny, no, który wierzy raczej w banki, banki komercyjne, giełdowe, te pod nadzorem, regulowane, no oczywiście nie namawiam, broń Boże, do kontaktów z takimi firmami, które są irracjonalne, chcą zaoferować nam niby szybki zysk, a to się przeważnie źle kończy. Różnie bywało. Proszę państwa, a propos banków, o czym jeszcze chwilę wspomnę, przed jednym z banków, taka na Facebooku była, wchodzimy tam w butach, a wychodzimy w skarpetkach. Jako admirator banków, proszę państwa, ja protestuję, chociaż tak bywało, tak bywało, że wchodziło się do banku i ten bank upadał. Tak? No, było tak w różnych krajach. Trzeba powiedzieć, że my od roku 2000 z bankami nie mieliśmy większych problemów. 18 lat mija, właściwie. Banki nie miały poważnych problemów. Żaden bank praktycznie nie upadł. Wcześniej tak bywało w latach 90. Także w tym sensie ta metafora nie jest do końca prawdziwa, ale w innych krajach tak bywało. Proszę Państwa, zagrożenia ludzkości. Ja tego nie będę tak szczegółowo omawiał. Tutaj od kolegi z Uniwersytetu Pensylwania, w Filadelfii, byliśmy tam z panią Magdaleną na seminarium i profesor Juliana. Obdarował taką książką. Ja nie potrafiłbym tego tak narysować. Pokazuję jako rysunek ukazujący stopień zagmatwania. Zależności między różnymi zjawiskami ekonomiczno-finansowymi. To jako ciekawostkę to można by parę godzin komentować. Co od czego zależy jako ciekawostkę. No, to, że jesteśmy w chaosie to mówiłem. Te megatrendy pominę, bo y, mam tyle rzeczy do powiedzenia tych obrazków. Ale zadaję Państwu pytanie. I być może do tego nawiążemy w naszej rozmowie za jakiś czas niedługo. Kto rządzi światem? Ja to pytanie zadaję zadawałem moim studentom w Meksyku, w Niemczech ostatnio, wcześniej we Włoszech, i w Polsce też. I Państwu chciałem to dzisiaj to pytanie również jako pytanie retoryczne, a może nie tylko, postawić. Kto właściwie rządzi światem? Ku czemu to wszystko zmierza? Niektórzy ją wszyscy po trochu rządzą, niektórzy mówią, że Bóg tym światem rządzi, tylko nie wiadomo, który, bo wielu ma swoich Bogów. Przypadek rządzi światem, w ogóle nikt nie rządzi, nie wiadomo kto. Pieniądz, to jest odpowiedź mi bliska, pieniądz rządzi światem. Niektórzy mówią ONZ, w co w trudno uwierzyć. Niektórzy mówią, że biurokraci brukselscy, politycy czy rzeczywiście może partie polityczne, mas media rządzą światem. Tak na marginesie wczoraj obejrzałem fantastyczny film. Wczoraj się zaczął, zaczęła ten film w multiki, widziałem Czwarta Władza Spielberga. Super film. O potędze czwartej władzy w Stanach Zjednoczonych, o potędze trzeciej władzy sądowniczej w Stanach Zjednoczonych, o Sądzie Najwyższym bardzo pouczający film. Jak to wygląda w Ameryce Spielberg. To jest majster świetny film, tak przy okazji nie reklamuję, bo nie mam z tego, żadnego interesu w tym, żeby reklamować, ale mówię, obejrzałem film na temat mass mediów, bardzo mi się to podobało. Proszę Państwa, kto rządzi światem? Tu macie Państwo różne inne odpowiedzi. Autorzy książek, w to akurat nie wierzę, że autorzy książek, felietonów rządzą światem. Celebryci, hierarchowie kościołów, może papież Franciszek, może Benedyk XVI kiedyś, może nasz Jan Paweł II kiedyś przez dwadzieścia parę lat, być może. Może Facebook rządzi światem, może konflikt i tak dalej. Dodają mi tu niektórzy, ostatnio mi dodali, chciwość rządzi światem, strach. Niektórzy mówią, miłość rządzi światem. Być może tak właśnie jest. Kto rządzi światem? Też mi ktoś powiedział, dlaczego nie umieściłeś tutaj Żydów? Przecież Żydzi rządzą światem. Jest taka popularna teoria spiskowa, finansiści żydowscy rządzą światem. I to nie z poprawności politycznej, ale ja oczywiście mógłbym to zamieścić. Można by zapytać, może Arabowie rządzą światem? Może Amerykanie? Może Niemcy? Może Chińczycy? To bardzo prawdopodobne. Kto rządzi światem? Może Polacy? Czasem bywało, że i Polacy rządzą światem, albo co najmniej Europą. Współrządzą, na wszelki wypadek dodajmy. Proszę Państwa, pieniądz. Najważniejszy jest pieniądz. To się wszystko opiera na pieniądzu, choć jako humanista, jesteśmy na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie, nie potrafiłbym się do końca z tym zgodzić, że, że pieniądz rządzi światem. To nie jest do końca prawdziwe. Świat nie jest czarno-biały. Chyba nie wolno nam formować takich, takich widowiskowych, takich skrajnych opinii. W ogóle im dłużej żyję, tym bardziej jestem, staram się być bardziej finezyjny, pokazać tutaj różne, różne rzeczy inaczej. Thomas Piketty, Kapitał. Jest ta książka również po polsku. Autor, który, Francuz, który wdarł się do, do yy, czołówki światowej, pisząc grubą książkę, wzorowaną trochę na kapitale Marxa. Kapitał XXI wieku. Piketty pokazał nierówność jako fundament. Nierówność była, jest i będzie, tylko pytanie o skalę nierówności. On pokazał, że to jest niebezpieczne dla przyszłości świata. I później wielu innych autorów od paru lat też tym na serio się zajmuje. Nie będę Państwa tutaj katował opowieściami na temat kryzysu, tylko wspomnę, że niektórzy mówią, że w ogóle wszystko jest w wielkim kryzysie. Było jest i będzie, kryzys. Ale jeśli tak, to tego pojęcia może nie warto używać, bo byśmy się tutaj bardzo zaczęli martwić tym bardziej. Wszystko jest w wielkim kryzysie. Kryzys migracyjny, ale te wszystkie inne kryzysy, autorytety, zaufanie, i uniwersytet niektórzy mówią, że w kryzysie i tak dalej, i tak dalej. Ani uniwersytet szczeciński, humanistyczny, uniwersytet nie jest. Nie. Wy nie. Mnie. Proszę Państwa, więc ja w, to, w ten kryzys za bardzo nie wierzę. Jakkolwiek jako badacz wiem, że zawsze po hoście, po zwyżce koniunktury, zawsze od 300 lat tak jest, musi przyjść pogorszenie i przyjdzie. Jest, tego jestem pewien. My jesteśmy w fantastycznym czasie. Parametry, wskaźniki szybują, ale proszę Państwa, tak jest zawsze do czasu. Zawsze trzeba by się przygotować do tego, co dalej, co będzie za parę kwartałów. Tak dobrze nie będzie. Walka między rynkiem a państwem, przeciąganie liny, to państwo maksimum, państwo minimum. Tego nie będę do końca komentować, natomiast faktem jest, że niektórzy mówią państwo maksymalne, państwo, które się wszystkim zajmuje i państwo minimalne, które się prawie niczym nie zajmuje. Ja jestem zwolennikiem takiego środka. Musi być przede wszystkim rynek, ale musi być też inteligentne państwo. Niemaksymalne, nie omnipotentne, oszczędne państwo, mądre. Niektórzy mówią, że to jest oksymoron, mądre państwo, co to znaczy dobre państwo, oszczędne, szanujące pieniądze podatników i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przywołuję taką znaną w tym gronie słynną opinię pani Margaret Thatcher, żelaznej damy, która powiedziała, i to warto zawsze powtarzać, a moim studentom to na finansach opowiadam, komentuję: nie ma czegoś takiego, jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, poza swoimi pensjami czy nagrodami, żeby dać trzeba komuś zabrać. To jest oczywista oczywistość pani Margaret Thatcher, która dowodziła Wielką Brytanią przez te 11 lat, sławne lata 80., 79-80. No, wywarła wielki wpływ na doktrynę ekonomiczną i miała twardy charakter, była... Znakomitą y, panią premier. I, I tam pół żartem też. Ona, y, na Wiki Cytaty jest takie coś. Y, to tam mi się podobała też ta odpowiedź. Jeśli chcesz, by coś zostało powiedziane, powiesz to mężczyźnie. Jeśli chcesz, by zostało zrobione, powiesz to kobiecie. Pani, pra, pani profesor, to trzeba kobiecie. Ja to mówię, proszę państwa, y, z pełnym przekonaniem, żeby nie, państwo nie myśleli, że to jest jakiś okazjonalny komplement. Ja jestem z podznaku panny, więc ja się przyznaję, że. Że to jest prawda. Jestem w tej książce zresztą też hasło kobiety zawarłem. Proszę Państwa, korporacje rządzą światem. Tutaj takie badania szwajcarskie, gdy chodzi o, o 1318 korporacji, które rządzą światem. Tam z polskich to jest Orlen, KGHM, dwie-trzy korporacje tam się w tych badaniach znalazły. Parę lat badano to, kto naprawdę rządzi światem, ale tak na serio to znacznie mniej. Ostatnio używa się takiego akronimu GAFA, nie GAFA, ale GAFA. Światem rządzą cztery korporacje, a cała reszta to się obraca wokół nich: Google, Apple, Facebook i Mason. I ci dżentelmeni, którzy tam dowodzą, Zuckerberg, Facebook. Czyli to są te korporacje najwyżej notowane na Wall Street w Nowym Jorku, które mają najwyższą kapitalizację. One one rządzą światem, wokół nich obraca się to wszystko. A politycy są tylko, czy media nawet, są jakby wokół nich. To oni rozdają karty. Oczywiście jest to pewne uproszczenie, bo tak naprawdę tych korporacji jest więcej, ale wokół nich toczy się ta ekonomiczna gra o pieniądze. Ogień koło firma. Nie maszyna parowa, nie komputer, nie smartfon, laptop, etc. Te wszystkie wynalazki. Najważniejszym wynalazkiem kapitalizmu jest firma. Wielu ekonomistów to akcentowało. Ludzie wymyślili w kapitalizmie przedsiębiorstwo. Ono jest ważne. Dzięki temu, że są firmy, są i te wynalazki, te innowacje. Liderzy. Ja tutaj o każdym z tych nazwisk mógłbym sporo powiedzieć, a nazwisk w ogóle czy, lubię czytać autobiografię yy, czy biografię tych osób. Steve Jobs sławny, Ingvar Kamprad od IK niedawno w styczniu zmarł. Lia Jakoka, Bill Gates, Elon Musk, ten od rakiety na Marsa, od tej Tesli wysłanej na Marsa, od tego samochodu elektrycznego parę dni temu przeżywaliśmy jako przygodę. Świat, jest, świat szybuje w sensie dosłownym. Zuckerberg od Facebooka, nasi Roman Kluska, Andrzej Blikle, który się przeniósł na nowym świecie, znaczy jakby przestał dowodzić tą znaną, zacną firmą z XIX wieku. A zawsze, jak zbierałem materiały do pracy doktorskiej w 70 latach w PRL-u, bo ja 20 lat, proszę Państwa, co widać, żyłem jako dorosły człowiek w PRL-u, ale już w prawie 30 żyję w niepodległej trzeciej albo czwartej RP. Więc mam wspomnienia. I zawsze chodziłem na pączki do, do Bliclego. A teraz okazuje się, że to się jakoś tam zmieniło. Tym nie będę Państwa zanudzał, bo sporo innych ciekawszych kwestii chcę powiedzieć. My mamy sporo problemów w Polsce. Ja bym wolał mówić wyzwań. Nie lubię słowa kryzys, nie lubię słowa problem. Powiem tak: finanse publiczne. Jest co zwojować tutaj w Polsce. Reforma systemów emerytalnych. Tak, mam nadzieję, że pani profesor Teresa Czerwińska, minister finansów, no, zrobi pół roku naprzód chociaż w tej sprawie. To jest bardzo chybotliwe, to, co dotyczy. My nas tu większość, czy prawie wszyscy, no większość, jest, to są pensjonariusze zakładu ubezpieczeń społecznych, więc my się mamy o co martwić, żeby ZUS przetrwał. System ochrony zdrowia, prywatyzacja, ułatwienia dla przedsiębiorców. Tutaj dużo zwojował poprzednicy, też premier Morawiecki, jeszcze jako wicepremier. Aktywizacja zawodowa Polaków, wejść czy nie wejść do strefy euro, czy w ogóle wejść, kiedy wejść, na jakich warunkach. Zobaczymy. Bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka oparta na wiedzy, reforma wymiaru sprawiedliwości, ona się toczy na naszych oczach. Pół świata nie jest zadowolone z tej reformy, jaka ma miejsce, ale być może pewnego razu dojdziemy do racjonalnych rozwiązań. Wydajność administracji publicznej, walka z biurokracją, infrastruktura, tu się sporo udało, dzięki również funduszom unijnym, wyzwania demograficzne, demografia. O, to jest super wyzwanie. Mam tego świadomość, prawdzie. Mam czyste sumienie, mam troje dzieci, troje wnuków, więc y, jakby. Y, y, mam... Tak jest, tak jest. Więc ja, ja tutaj. Y, wydajny system pomocy i, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, czy jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość? Patrzę z rozpaczą na zegarek, ale jeszcze trochę czasu mi zostało kilka minut. Więc pozwolą Państwo, że jeszcze odniosę się do trzech kwestii. Czy można przewidzieć przyszłość? Niektórzy mówią, a po co ja miałbym to przewidywać? Jest dobrze żyć tu i teraz, tego dnia. Po co, po co wiedzieć, jak to będzie? Yy, proszę Państwa, yy, tutaj yy, profesor Tadeusz Gadacz, on był kiedyś gościem naszego uniwersytetu, yy, taką listę wy, yy, sporządził, yy, gdy chodzi o, on jest był uczniem księdza Józefa Tischnera, sławnego, jednego z najmądrzejszych Polaków. I bardzo ładnie pokazał. Ja zresztą tę prezentację zostawię. Ja nie wiem, czy jest taki zwyczaj, pani profesor, że ta prezentacja może być przekazana słuchaczom, jeśli sobie tego życzą. Ta lista mi bardzo imponowała. Profesor Gadacz z Krakowa bardzo ładnie pokazał cechy Polaków. Być może my sobie z tego zdajemy sprawę. Myślimy o, tej, o naszym ulubionym, kochanym kraju. Myślę, że, że mamy tutaj rozmaite wrażenia. Jedni mówią, że, że nie warto przewidywać, pesymiści. Optymiści mówią, warto przewidywać. Pesymista powiada, gorzej już być nie może optymista, ależ oczywiście, że może. Może być. Proszę Państwa, to jest pytanie. Tutaj na Facebooku nieśmiertelnym taki był. Ja, proszę Państwa, patrząc na te szklanki, to ja, ja się przy, tutaj przywiązałbym do, jako finansista, trzeźwo myślący, do tej szklanki w połowie pełnej, w połowie pustej, jako realista. Nie jestem ani optymistą niestety, ani pesymistą skrajnym, ale też nie jestem nihilistą, nie jestem też utopistą. Myślę, że realistyczne spojrzenie na finanse nas obowiązuje. Mój imiennik sławny pisarz Stanisław Lem, parę tygodni przed śmiercią zapytany: "Mistrzu, jak będzie młoda dziennikarka chciała on wykpił się taką odpowiedzią, będzie tak samo, tylko więcej. Ale nie wiedział czego więcej. Dobra, zła, czego więcej. Słuchaczy na uniwersytecie być może oby. Proszę Państwa, tę pominę. Również pominę, ale odwołuję się tutaj do, do Państwa ewentualnych zamiarów. Były różne plany. Ja opowiadam o tym studentom dość barwnie. Były plany Balcerowicza, Kołotki, Hausnera, Boniego. Teraz mamy plan lub strategię Mateusza Morawieckiego. Bardzo dobry dokument, krytykowany za wiele rzeczy też, ale szanowany, jeśli chodzi o ten właśnie plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Szanowany za co? Za diagnozę. Morawiecki z zespołem, bo na pewno nie zrobił tego sam. Yy, w tym programie pięknie pokazał diagnozę, gdzie my jesteśmy tu i teraz. Pokazał pułapki rozwojowe, pokazał… To już dużo. Jak się pokaże diagnozę, to bardzo dużo. Natomiast słabością tego planu czy tej strategii jest brak właśnie montaży finansowych, jak to zrobić. Ja nie będę tego opowiadał w szczegółach, bo chcę państwu zostawić za chwilę szansę na, na komentarze, na pytania. O krajowym kapitale, o oszczędnościach długoterminowych, o tym, żeby stworzyć przedsiębiorstwom warunki do wzrostu i rozwoju, o zamożnej Polsce. Chcielibyśmy, żeby Polska była krajem zamożnym, i tak się przez te prawie 30 lat bardzo dużo dobrego zmieniło. Ja mam skalę porównawczą. Wiem, jak to było przed rokiem 89 czy 90, pamiętam i jeszcze mam dobrą pamięć. Filary wzrostu to było bardzo ładnie powiedziane u Morawieckiego. Yy, tutaj chwalę Morawieckiego nie tylko dlatego, że go poznałem i szanuję tego, to, co on robi. Zresztą on jest świetnym historykiem przede wszystkim z pierwszego wykształcenia. Akurat ta wiedza mu się w ostatnich dniach i tygodniach bardzo przydała, bo tłumaczył się nie za swoje grzechy. Yy, no, yy, ale jest też yy, był prezesem banku. Zagranicznego, irlandzkiego, potem hiszpańskiego, i dużo się nauczył, i ma ogromną wiedzę, też ekonomiczno-finansową. Proszę Państwa, ja tego nie będę komentować, taką analizę PES też robiłem, ale to już dla hobbystów, dla zainteresowanych scenariuszy rozwoju. Ja powiem tak: mamy szansę, pod warunkiem, że nie popsujemy tego, co, co się udało już zrobić. Nie popsujemy tego w różnych wymiarach. I dotyczy to również ulubionych moich banków. 9 lat poświęciłem, byłem każdego dnia przez 9 lat niemal poza niedzielami w bankach. I jest to dla mnie, dla mnie jakaś taka misja, żeby o bankach rzetelnie opowiadać. Napisałem sporo książek na tematy bankowe. Do tej pory kolejną książkę piszę w tym roku. Proszę Państwa, bankowcy, bankierzy, nasze w Polsce banki. Graffiti, ale permanentny plac budowy. Nie będę Państwa zanudzał definicjami banku. Każdy wie, każdy ma swój rachunek bankowy. Nie będę też opowiadał o stadiach ewolucji. Bankowość ma wielowiekową historię. Egipt, starożytny Mezopotamia, Grecja, Rzym. Żydzi właśnie wspominani. średniowiecze Bizancjum, Islam, Medyceusze, Chińczycy. No, wspomniani tutaj Rothschildowie. I tak dalej, i tak dalej. Czasy napoleońskie, Druga wojna światowa i mamy, mamy tutaj mnóstwo określeń. O bankach to musiałbym być jeszcze raz kiedyś za rok, dwa zaproszony i o bankach to osobno mówiłbym. Ale nie chcąc Państwa zanudzić, tylko skupię się na jednym, jeszcze jednym ważnym fragmencie. Tę bankowość pominę, bo czas upływa tutaj o bankach przed wojną, w czasie dwudziestolecia, ale tutaj na pewno pan profesor Wontor będzie opowiadać i, i, i profesor Krasucki, no ten czas, tutaj profesor, profesor Faryś też pięknie opowiada o tej Polsce międzywojennej, czasach Piłsudskiego i, i późniejszych, gdzie tworzono z niczego właściwie walutę nową, w 1924 roku powstał Bank Polski, Mamy ogromne, ogromny dorobek w tej sprawie. Później powstał Narodowy Bank Polski w 1945 roku, i do tej pory on pod tą nazwą istnieje i ma się dobrze. Narodowy Bank Polski jest takim fundamentem stabilności gospodarki, finansów, państwa. Miał, miał też szczęście do dobrych prezesów. Prezesi NBP byli kompetentni, byli profesjonalni. Z obecnym prezesem, włącznie. Miałem szczęście poznać pana profesora. Adama Glapińskiego, jako że też jest finansistą, metodologiem, więc mieliśmy okazję się spotykać. Proszę Państwa, yy, nie będę tego, tego opowiadał. Teraz banki mają kłopoty, kłopoty innego rodzaju. Jest słynne powiedzenie, bankowość będzie zawsze, banki niekoniecznie. To pominę. Yy, proszę Państwa, tutaj o, Bill Gates. Na początku lat 90., ja tak sobie powiedział, takie pięć minut miał: bankowość będzie zawsze, banki niekoniecznie. Zwrócę Państwa uwagę na tę, tę tezę. Rzeczywiście banków jest mniej, pracuje tam coraz mniej osób, bo banki są zastępowane przez smartfona. Właściwie, jak ktoś chce, to może. Mieć tu bank. Ja w, kiedyś w bankach byłem codziennie przez 9 lat, a teraz w bankach bywam 2 trzy razy w roku, jak mnie zaproszą na otwarcie albo na jakiś bankiet. Notabene teraz nie mam powodu, żeby bywać w bankach, bo po co właściwie. Także fintechy tak zwane zastępują banki. W bankach jest coraz mniej ludzi potrzebnych. To jest nowa sytuacja. Bill Gates proroczo pięknie to przewidział. Yy, właśnie kiedyś było, było, proszę państwa, tak. Tradycyjnym banku bank był w centrum, a dzisiaj to my, klienci jesteśmy w centrum. My mamy tych gadżetów, jeśli chcemy, nasze dzieci, wnuki tym się bawią i banki są inaczej traktowane. Szanowni, a teraz taki przedostatni moduł, motyw, bo czas nieubłaganie się tutaj kurczy. Tutaj pytanie, na które mi zależy, być może tego nawiążemy. Proszę Państwa, z czego dochody gospodarstw domowych pochodzą? W Polsce i w każdym innym kraju. Dochód z pracy najemnej. No, do pewnego czasu pracujemy, miliony Polaków pracują i zarabiają. Jak zarabiają, tak zarabiają. No, teoretycznie coraz więcej. Płace powoli, powoli rosną. No, przez to tracimy pewien argument w konkurencji dla inwestorów zagranicznych. No, ale praca najemna to jest to, z czego większość Polaków żyje, dochód z własnej firmy. Kto miał, ma firmę, zarabia dzięki własnej firmie. Jest przedsiębiorcą. Emerytura może być źródłem utrzymania, źródłem dochodów. Jaka ona jest, taka jest, to by długo opowiadać, wszyscy się na tym znamy. Renta, zasiłek 500 plus i inne rodzaje zasiłków. Renta dożywotnia, fundusz hipoteczny, dom. Ja go nie reklamuję, natomiast na wszelki wypadek jeszcze wczoraj sprawdziłem, czy go nie ma na pewno na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Nie ma go, do wczoraj go nie było, więc myślę, że ta renta dożywotnia, część Polaków zapewne tą drogą się porusza, żeby mieć więcej w tym czasie, kiedy jeszcze żyjemy, a mamy jedno krótkie życie, nawet gdyby trwało 100 lat albo i dłużej, daj Boże. Proszę Państwa, to są te klasyczne, znane do, źródła dochodów. Każdy to wie. Ale mamy też dochody z najmu nieruchomości. Bardzo dużo Polaków pokupiło nieruchomości i wynajmuje je, zarabia. To jest bardzo y, dobra metoda zarabiania. Mamy dochody z lokat bankowych, no ale to są marne dochody, prawdę mówiąc, bo te, szczerze mówiąc, nie, nie bardzo, nie zawsze wyrównuje to stopę inflacji. Y, lokaty bankowe nie są, zresztą nie mamy lokat długoterminowych, Niechętnie one są traktowane. Mamy klasyczne inwestycje finansowe, obligacje, akcje. Wielu Polaków ma obligacje, niektórzy mają akcje, bardziej niebezpieczne. Mamy dochody z inwestycji alternatywnych, o czym wspomnę jeszcze, i ważną, mam nadzieję coraz ważniejszą metodą podwyższania swoich dochodów będą spadki. Czyli każdy Polak, daj Boże, rodzi się bogaty. Już rodzi się i już jest bogaty. Tak jak o sobie może powiedzieć Szwajcar, Norwek, Luksemburczyk i ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze. Chciałbym, ja tego już nie dożyję, ale chciałbym, żeby kiedyś Polacy, gdyby nie było wojny, gdybyśmy się rozwijali, żeby mogli liczyć na spadek. Czyli dziecko się rodzi, oby, rodziło się jak najwięcej i już jest bogate. Ja po raz pierwszy jako obywatel PRL-u Spotkałem się z tym, gdy na pół roku wysłano mnie do Szwajcarii na staż i y, mieszkałem u takiej bogatej Szwajcarki, pani Bosz Bachman, ona chyba już nie żyje, bo wtedy już miała 88 lat za moich czasów, więc chyba, chyba nie, ale ona kiedyś, zdobyłem jej zaufanie, zaprosiła mnie na sobotni obiad i powiedziała Stanisław, y, y, mówiła tak, po niemiecku, ale takim szwajcarskim akcentem. Na początku miałem z tym kłopoty jeszcze. Otóż yy, wyjęła z szafy zobacz, zobacz jaka jestem bogata. Zobacz jacy moi, moje dzieci, wnuki będą bogate, jak ja niedługo umrę. I pokazała mi sześć polis. Dla mnie polisa ubezpieczeniowa wtedy to była no, egzotyczna. Co, 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 co to? Nie znałem tego instrumentu, przyznaję. No, słyszałem, że taki jest. Ona mi to pokazała. Wyobrażam sobie, że po jej śmierci to no, jej następcy no, byli naprawdę bogaci. To, to szło w miliony franków. Tak, tak to było. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że i w Polsce tak będzie. Nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe i tak dalej. Ta wiedza, no, żeby się ubezpieczać trzeba być bogatym, to ktoś powie. no ale, ale gdy mądrze robić ten montaż finansowy, to można zrobić. Proszę Państwa, jest też, no, ja tego nie polecam, jesteśmy na uniwersytecie, Szara i czarna strefa, ale tysiące ludzi na świecie, także w Polsce, próbuje powiększyć swoje dochody poprzez szarą i czarną strefę. Mamy pracę na czarno, mamy prawie pieniędzy, mamy lichwę, korupcję, sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych afery, skandale, przekręty, przestępstwa podatkowe, te VAT-owskie karuzele na przykład, buchalteryjne, podwójna księgowość, fraudy ubezpieczeniowe, przemyt, handel żywym towarem, zwierzętami, organami i tak dalej. Cała seria różnych rzeczy w tak zwanej gospodarce nieoficjalnej. Proszę Państwa, inwestycje alternatywne. Jako ciekawostkę prawie już na koniec wspominam, że mamy nieruchomości, możemy w nie inwestować w pewnym momencie życia, Złoto, monety, mamy sztukę. O, i tu mam taką listę, jedną z wielu, akurat yy, interesuję się muzyką, malarstwem yy, dość głęboko i przyznaję, że te rzeczy, niektóre z nich są mi bliskie. Autografy niektórzy zbierają po to, żeby handlować, pamiątki, pióra, znaczki, fotografie, pocztówki. Na pewno wśród Państwa są też takie osoby. Papiery wartościowe, te eleganckie, przedwojenne. Stare książki, komiksy, plakaty, zegary, zegarki, porcelana, srebro, zabawki, karty sportowe, gadżety olimpijskie, myślę te koreańskie, najnowsze, chociaż daj Boże, żebyśmy dzisiaj wreszcie zdobyli medal. Gadżety olimpijskie. To no wtedy ten gadżet będzie miał inną wartość, tak? Bo jak wyjedziemy z tej Korei bez medalu, proszę Państwa, to będzie tak sobie. To ja, to ja aż sobie tego nie wyobrażam. Skrzypce. Płyty winylowe, stare samochody, motory, whisky. Nie po to, żeby wypić, ale po to, żeby mieć. Żeby wytworne wina, koniaki, trufle, cygara, konie, kamienie szlachetne, diamenty, perły, bursztyny. Sporo książek, inwestycje alternatywne. Podpowiedzcie państwo dzieciom, wnukom, że warto w tym kierunku może pójść. Chcemy dogonić Zachód? Pewnie, że chcemy. Będziemy, gonimy Zachód? Tak. Chcielibyśmy go szybciej gonić? Tak. Bardzo bym chciał, żeby tempo polskie, które jest i tak absolutnie wysokie, ponad 5 ostatnio, ale żeby ono było jeszcze wyższe, żebyśmy szybciej gonili, gonili Zachód. Proszę Państwa, tym nie będę tutaj dla hobbystów. Mam różne takie piękne listy, ciekawe. Taleba, Jacka Welcza. Ale zbliżając się do końca, żeby Państwo mieli szansę, to powiem tylko tak. W tej ostatniej fazie, ponieważ Państwo za chwilę, znaczy nie za chwilę, za o, w południe będą mówić o moim ukochanym, ulubionym Szczecinie, to ja wpro, robię wprowadzenie, ale nie uprzedzam wypadków, ani też nie, nie robię tego za kolegę, który tu będzie stał o 12. .00. Ale chciałem powiedzieć, że ze Szczecinem jestem bardzo związany, również z jego finansami. Mamy bieżące kontakty z poprzednim, z karmikiem, z obecnym. I Szczecin. Piękne, wspaniałe miasto. Zwłaszcza jak ktoś przyjeżdża do nas na konferencję, pani profesor też to potwierdza, podoba się Szczecin y, wielu ludziom. Y, geografię ma wyjątkową, no daleko do Warszawy. Y, historię ma burzliwą, jak zresztą cała Polska, tragiczną często y, demografię, infrastrukturę. Długo by to opowiadać. Ja się nieraz zastanawiałem, jestem współautorem Strategii Rozwoju Szczecina i szczerze mówiąc było, było to swego rodzaju przygodą praca, praca nad tą strategią. Natomiast Szczecin. Tutaj mamy, mamy nasze piękne miasto. Ja lubię o tym opowiadać moim gościom, kolegom, koleżankom z Warszawy. Nasz zamek, nasza katedra nasze słynne miejsca. To pokazywałem w Meksyku, to, mi, to miejsce. Oni mówili, a co to tam takie białe? Co to tam takie białe? A to było akurat potem w Acapulco, więc w styczniu. Więc oni się dziwili, co to takie białe, jeszcze go nie widzieli. Proszę Państwa, no tutaj mamy te nasze tolści prejsys, mamy, mamy nasz ratusz sławny, mamy nasz, jeden z najpiękniejszych pomników w Polsce, bo znakomita część, jak mówią estetycy i, i malarze, i rzeźbiarze, no to jest okropna, niestety. Z pomnikami mamy kłopot. Mamy kłopot z pomnikami w Polsce od dawna. Ten pomnik jest nieprzypadkowo jednym z najładniejszych w Polsce. Podzielam tę opinię. No, ten pomnik Perelowski jeszcze jest piękny. Tu mamy słynne miejsca, tu mamy naszą piękną filharmonię. Tak naprawdę wczoraj wieczorem, nie wiem, kto z Państwa był, być może na pewno ktoś tam był, też wczoraj był. Brawurowy koncert 60 lecie Filharmonii naszej. Aleksandra Kurzak i Roberto Alania, i mąż Francuz no, dali brawurowy koncert w operze, w arii operowe i operetkowe w obcych językach trochę po polsku. Proszę państwa, to są nasze różne. No tu mamy naszą halę, tu mamy nasze galerie, tu mamy nasz uniwersytet ulubiony i tu mamy wydział po sąsiedzku. A tu mamy naszych studentów. Ja nie wiem czy na zakończenie, chociaż tu, tutaj końca nie ma, bo to studia trwają zawsze, tak? Ja tym egzaminem nie straszę, bo pani mówiła, że nie będzie, dzisiaj nie będzie. Nie, ale 23 czerwca tak. Dobrze. Przygotuję pytania. Przygotuję pytania. Proszę Państwa, to są moi studenci przy różnych okazjach. To już zostawię, bo czas jest na, na finał. Ktoś, kto będzie się interesować, może tę, tę prezentację otrzymać. Pani profesor, bardzo przepraszam, że przedłużyłem. No, już jest na stronie. A kwadrans mamy. Panie profesorze, to nie koniec, dlatego, że teraz jest czas na zadawanie pytań. Więc jeszcze pytania do pana profesora, jeśli ktoś bardzo e, miałby taką ochotę, bardzo proszę. Dzień dobry. Panie profesorze, moje pytanie. Pan ja jestem tutaj. Bo pan mnie szuka, widzę wyraźnie. Tutaj, koleżanka pana chciałam zauważyć przy okazji. Kłaniam cię, no, kłaniam i, cię. Było powiedziane, że dobrze było w latach dziewięćdziesiątych. Czyżby? O ile pamiętam, w tym czasie sprzedawaliśmy nasze srebra rodowe. Sprzedawaliśmy i nic z tego nie było. Więc mi się wydaje, że obecnie wygląda na to, że w tej chwili może, da Bóg, będzie dobrze. Od dwóch lat obserwujemy, że ludzie, którzy kradli, są w tej chwili powolutku, powolutku wyciągani, prawda? Między innymi. Dobra, wystarczy na to, bo widzę, widzę, że Państwo się bardzo denerwujecie. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o komentarz. Szanowni Państwo ja komentarz koleżanki rozumiem szanuję ja mówiłem to w innym kontekście lata 90 to był ten zachwyt nad naszą świeżo odzyskaną niepodległością żyłem sobie w PRL-u i myślałem że tak zawsze będzie a nagle przyszedł ten rok 89, no wcześniej, 80, 81, i dla mnie w tym sensie były to dobre lata, że zachwytaliśmy się tą wolnością. Ja się poczułem wolnym człowiekiem. Miałem wreszcie paszport, nie musiałem nigdzie po niego chodzić. Miałem paszport, mogłem jeździć, mogłem jeździć na wykłady. W tym sensie natomiast. Koszt tej zmiany, lata 90., jak tu przyjeżdża do nas profesor Balcerowicz, to on się tłumaczy, że on nie miał właściwie innego wyjścia. Polska nie miała kapitału, nie miała pieniędzy. My po czasie, po tych 20 paru, prawie trzydziestu latach, jesteśmy mądrzejsi. Wiemy, że to i to, i to można było zrobić inaczej. I oczywiście też mam świadomość, że banki, na przykład PKSA i inne banki sprzedano za tanio. I tak dalej, i tak dalej. Historia polskiej prywatyzacji, opisali ją profesor Jacek Kittenbrun, profesor Kierżun, Witold Kierżun na przykład, pokazali patologie, afery, skandale. Było tak niestety. Ja lata 90. uważam za taki czas entuzjazmu, takiego otwarcia, oddechu. W tym sensie to mówię, natomiast nie chwalę, że były to czasy, znaczy tego czasu nie zmarnowaliśmy myślę w Polsce. Zobaczcie Państwo ile wtedy powstało firm, jak rozwinął się biznes, przedsiębiorczość ile rzeczy udało się. Przygotowaliśmy się do wejścia do Unii. 1 maja 2004 roku wejścimy do Unii Europejskiej. W tym sensie ja twoją opinię podzielam, ale bardziej stonowany sposób, nie czarno-biało, że było fatalnie, a jest dobrze. Znaczy jest szansa. Daj Boże, żeby kibicuję mocno panu premierowi Morawieckiemu i jego otoczeniu bardzo profesjonalnemu, bardzo... Kibicuję zresztą, wymieniamy maile z Panią Minister Finansów. Teresa Czerwińska jest naprawdę świetną profesjonalistką. To Proszę wybaczyć. Dziękujemy bardzo za ten wykład. Ja chciałam tylko dwa pytania zadać. Kiedy i czy warto wejść właśnie do euro, strefy euro? I drugie pytanie, które mnie nęka osobiście. Dlaczego te banki dają nam takie słabe oprocentowanie? To jest po prostu... No, krzywda, bo naszymi pieniędzmi operują, a nawet nie zwraca się to, bo idziemy po prostu w dół, bo nie, inflacja tego nie pokrywa. Dziękuję. Dwa świetne pytania. Dziękuję bardzo. <laughs> Szanowni Państwo, odnośnie do euro, to ja podzielam opinię większości ekonomistów, yy, którzy są ostrożni, ale mówią, pewnego razu powinniśmy wejść do strefy euro, bo tam jest ta pierwsza górna półka. Ale żeby wejść, trzeba być przygotowanym i trzeba mieć szczęście w odpowiednim momencie zwłaszcza po odpowiednim kursie ten kurs Kołodko szacuje na 4 zł za euro mówi że gdybyśmy weszli po tym kursie to wszystkim się to opłaci w gruncie rzeczy eksporterom importerom gospodarstwom domowym turystom tym przyjeżdżającym wyjeżdżającym czyli nam i ja tę opinię podzielam i był taki manifest niedawno profesora Belki Hausnera i tak dalej większość ekonomistów finansistów podziela tę opinię wejdziemy ale nie teraz Premier Morawiecki jako, jako świetny finansista też wie to samo, ale jako premier powiada, jako polityk powiada na razie nie. Bo rzeczywiście my, proszę Państwa, dziwne pięć kryteriów spełniamy. My formalnie moglibyśmy wejść, ale nie mamy szóstego kryterium. Ktoś to żartobliwie nazwał. Po szóstek nie mamy woli politycznej. Boimy się. Tylko, że prawdopodobnie kto będzie w euro? A euro przetrwało najgorsze burze. Jest, działa. Ta strefa nie rozpadła się. No, wygląda na to, że kto chce grać w ekstraklasie, jakbyśmy to w Polsce powiedzieli, no, powinien być w Euro. Być w Euro, my to Euro mamy. Ja tam lubię jeździć do Świnoujścia, to tam Euro jest. No, w Polsce w ogóle jest Euro. Tylko pytanie, no, przedsiębiorcy by korzystali, my byśmy mieli pewne zawirowania, prawdopodobnie, ale proszę Państwa. Nikt nikomu nie dał gwarancji, że nie ryzykujemy. Ryzyko jest. Natomiast my mamy pełną świadomość. To jest opracowane aż do bólu, przepracowane, przeliczone. Zalety ogromne, również wielkie wady, słabości ryzyka. Z euro tak właśnie jest. Odnośnie do tego, ja bym banków nie chciał usprawiedliwiać, zawsze tu je chwaliłem, że żaden nie upadł. Natomiast faktem jest, że w Polsce dzisiaj mieć pieniądze i lokować je w bankach to jest trochę szaleństwo, trochę. trochę takie samobiczowanie się, bo otrzymujemy tak niewiele, banki płacą nam tak mało. Ja, prawdę mówiąc, jeśli mam wybór, to oczywiście mam rachunki bankowe i tak dalej, ale raczej szanuję inne formy lokat, na przykład obligacje przyznaję trochę nieruchomości. Natomiast ja patrzę na banki, co się dzieje z tymi pieniędzmi, pani zapytała, tak? Bo one zarabiają, udzielając kredytów dość drogich, bo RS. SO, pamiętajcie Państwo, ta roczna realna stopa oprocentowania jest dość wysoka, w okolicach 9, 10, 11. Ja pomijam tu organizacje parabankowe. No to pytanie jest takie, pytanie jest takie, co z tymi pieniędzmi? Koszty banków to jedno, a dwa marże i tak dalej. One panują, natomiast też rezerwa bankowa, też koszty związane z odkładaniem na wszelki wypadek. Ja oglądam bilanse starannie, jak to się dzieje, skąd się to bierze. Rzeczywiście zarządzanie pasywami i aktywami budzi wiele wątpliwości i Komisja Nadzoru Finansowego też się temu przygląda. I nam bardzo potrzeba dobrych lokat bankowych, takich, które no co, minimum, program minimum, wyższe od stopy inflacji, tak? To jest procent dwa punkty procentowe wyżej niż inflacja, bo inaczej to jesteśmy tylko. Jest kolejne pytanie, przepraszam. Ja tak odpowiadam chaotycznie, i w pośpiechu, i powierzchownie, bo patrzę, że Państwo tu się zgłaszają. To co mnie cieszy bardzo. Panie profesorze, serdeczne dzięki za wspaniały wykład. Jestem pełna podziwu dla Pana wszechstronnych zainteresowań. Natomiast moje pytanie jest następujące: czy mógłby Pan jako osoba prywatna wypowiedzieć się na temat? Czy należy pomóc frankowiczom? No właśnie, powiem i potem to będzie. Nie, ale ja nie mam. Nie, proszę państwa, nie mam nic do ukrycia. Tak, ale dodaję, jak większość ekonomistów. Tak, zwłaszcza że moja córka ma kredyt we frankach. To ja. Ja przyglądam się jej dylematom co jakiś czas. Próbuję ratować sytuację, próbuję jej podpowiadać. Tak, tak, bo banki popełniły pewien błąd. Szkoda, że weszły banki. Ja zawsze moim studentom mam czyste sumienie absolutnie w tej sprawie. Mówię, nigdy nie zaciągajcie kredytu w walucie, w której nie zarabiasz. Uważaj na ryzyko kursowe. I po latach tak się okazało. To było takie fajne, mówiąc kolokwialnie, bo to tanio, taniej niż kredyt złotowy. Tak, pom pomoc, tak. Nie dziwię się panu prezydentowi, że w swojej kampanii użył i tego argumentu i wygrał ten wybór. Używał różnych argumentów wtedy i z tego się akurat nie wywiązał, bo ni może dobrze, że się nie do końca wywiązał, dlatego że chodzi o to, żeby pomóc, ale tak inteligentnie pomóc, żeby nie pogrążyć banków. Bo banki są nasze, tam są nasze pieniądze. Nisko oprezentowane, zgoda, ale nasze. Polacy mają tam miliardy. Polskie gospodarstwa domowe mają w bankach miliardy. Chodzi o to, żeby nie pogrążyć banków, żeby banki przy okazji nie upadły, żeby ich nie zdestabilizować. Czy chcemy mieć ciastko i zjeść ciastko? Także tu się toczy gra nadal. Jeszcze nie wszystko stracone, a poza tym niektórzy wygrywają procesy z bankami, jeśli zostali wprowadzeni w błąd, bo niektórzy nie doczytali czegoś, prawda, tym drobnym drukiem i poszli na Lep kredytu frankowego. Na szczęście już już teraz nie ma. Nowych kredytów już nie ma, Państwo wiedzą. Zadłużaj się w, w walucie, w której zarabiasz. Albo... Jedno sprostowanie, tylko prezydent złożył projekt ustawodawczy, jest w zamrażarce w sejmie i czeka na rozstrzygnięcie. Także to nie tak, że się nie wywiązał, tylko coś tam zrobił. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Do Państwa, zanim wręczę panu profesorowi podziękowanie, pytanie, kto był pierwszym finansistą? Dobrze. Dobrze. Czerwiec, Dobrze, czerwiec nie będzie taki trudny widzę. Zapamiętaliście państwo. Tu panu profesorowi pięknie dziękuję za wygłoszenie wykładu. Czy finanse są najważniejsze, najciekawsze, najtrudniejsze? Sami Państwo już sobie odpowiedzcie na to pytanie. Bardzo dziękuję panie profesorze. Ja tylko powiem Państwu. I Pana profesora pewnie też to zainteresuje. Właśnie otrzymałam taką informację. Pan profesor powiedział, że rządzi sfera Google'a i czytam tak. Halo, czy to pizzeria Giuseppe? Dzień dobry, nie, to pizzeria Google. O, to źle się dodzwoniłem. Nie, proszę Pana, dobrze się Pan dodzwonił. Tak, tak, okej. Okay. A tak, dobrze, a to chciałbym złożyć zamówienie. A dobrze, czy Pan zamawia to, co zwykle? A tu, to, to co zwykle? A pan mnie zna? Zgodnie z państwim IQ, ID, przepraszam, dowodem osobistym, dzwoniącego ostatnio 12 razy zamawiał pan pizzę serową z dodatkiem porcji piperoni i szynki. No okej, okay, tak zamawiałem. A czy mogę Panu zasugerować tym razem zmianę na sera ricotte z rukolą suszonymi pomidorami? Co nie? Ja nie lubię warzyw, ale ma pan podwyższony cholesterol. A skąd, a skąd wy o tym wiecie? Z pańskiej karty pacjenta w klinice mamy wyniki pańskich badań za ostatnich 7 lat. No dobrze, ale ja nie chcę pizzy z warzywami, ja biorę leki na cholesterol. Cóż, nie brał pan ostatnio ich przez regularnie przez 4 miesiące. A do tego zamówił pan opakowanie 30 tabletek w aptece internetowej. Kupiłem więcej w innej aptece. Nie ma pan płynności na pańskiej karcie kredytowej. Zapłaciłem gotówką, ale nie wpłacił pan wystarczającej sumy z bankomatu według wyciągu z pańskiego konta. Nie trzymam wszystkich zarobionych pieniędzy w banku. Nie widać tego na pańskim ostatnim zeznaniu podatkowym. Chyba, że jest to przychód, który zataił pan przed Urzędem Skarbowym. E, dosyć. Mam powyżej uszu Google, Facebooka, Twittera i innych Whatsappów. Wynoszę się na jakieś zadupie w Bieszczady albo, nie wy, albo wyjadę na wyspę bez internetu, gdzie nie ma sieci komórkowych, gdzie nie będziecie mogli mnie szpiegować. Rozumiem, rozumiem, ale będzie pan musiał odnowić paszport, bo skończył się ważność. Czyli pani profesor potwierdziła, że Google rządzi światem. Jesteśmy przezroczyści, wszystko o nas wiedzą. Ja, rewanżując się za piękny certyfikat, za te podziękowania, wręczam pani profesor tę książkę mojego autorstwa sprzed paru miesięcy. Ta książka jest do nabycia za bardzo ulgową, wyjątkowo tylko dzisiaj przez tę chwilę. Tutaj y, 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 przez Was. Jedne zapol. 20 zł, jak zapamiętam. Dzisiaj, dzisiaj 20, dzisiaj <grym> tylko dzisiaj 20. Jeszcze raz dziękuję. Z dedykacją, pani profesor. Dziękuję uprzejmie. Chętnie piszę